Jakie decyzje podjąłby książkowy Geralt w wątkach pobocznych trzeciego Wiedźmina? Geralt, zamknij cholerną bramę! Mam dla mnie wódeczka. Bramę! Wódeczka. Bramę! Wódeczka. To moja wódka. Co? To teraz powiem tak, żebyś zrozumiał. Odpierdol się od niej. Przekonajmy się! Wypisałem tutaj najważniejsze wątki poboczne. Jeżeli o czymś zapomniałem, no to... Trudno, plan poszedł się jebać. Ten film powstał dzięki streamom trzeciego Wiedźmina na książkowych wyborach, gdzie razem z wami rozkminiałem, co by zrobił książkowy Geralt, patrząc na to, co robił w książkach. Lecimy! Dzięki Kairi Geralt dowiedział się, że tajemniczy elf szukał Ciri. Plus mógł nawet zbadać bazę owego ziomeczka. Więc dlaczego miałby nie pomóc jej w zdobyciu magicznego kaganka? Tym bardziej, że gdy Geraltowi ktoś pomagał, ten zawsze się odwdzięczał. Na przykład gdy Milva dla niego zdobyła informację, gdzie jest aktualnie Ciri. Nie dostaną jej już w ręce królowie, bo ta twoja Cirilla, jak się wyjawiło, stanet prosto do Nilfgaardu uciekła. Pewno wraz z tymi magikami, co zdradzili. A w Nilfgaardzie cesarz Emhyr z pompą ją przyjął. I wiesz co? Ponożenić się z nią zamyśla. Dziękuję ci za pomoc, za wszystko. Nie odpowiedziała. Mam dług wobec ciebie. Jak go spłacę? Spłacę, co winien. Powiedział cicho. Nie zapomnę. Może stanie się kiedyś tak, że ty będziesz potrzebowała pomocy, oparcia, ramienia. Krzyknij wtedy. Krzyknij w noc, a ja przyjdę. Jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Tak, pomogę. Tak samo zgodziłby się popłynąć na kłomnicę, aby rozwiązać sprawę. Wyspę odczarujcie, pani. Wyście taka wielka kurwa. Jest to perfekcyjna sprawa dla Wiedźmina, a poza tym Kaira mogłaby mu coś za to zaoferować, albo po prostu Geralt zrobiłby to, by się odwdzięczyć. Podczas badania kłomnicy nasz Wiedźmin spotkał ducha Annabel. Ona mu opowiada, jak wycierpiała przed śmiercią, gdy chłopi próbowali ją zgwałcić, jak wypiła eliksir od czarodzieja, przez co była sparaliżowana, a szczury rozerwały jej skórę i wpełzały do brzucha. Dużo wycierpiała. Na tyle dużo, aby być mściwym duchem, o czym Biały Wilk doskonale wie. Mało tego, gdy Geralt próbuje dowiedzieć się, czy jest to jakiś potwór, ona zaczyna kręcić. Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem, tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Potem kręci tutaj. Bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Annabel prosi, aby wziąć jej kości i zanieść ukochanemu Grahamowi. Geralt zgodziłby się? Nie zrobiłby tego. Za dużo kręci, coś się tu nie zgadza, a Gerwanta tak łatwo nie da się oszukać. Twoja opowieść jest bardzo smutna, ale coś się w niej nie zgadza. Mam wrażenie... O co ci chodzi? Że coś przede mną ukrywasz. Wiesz, że na wyspie jest niebezpiecznie, ale nie chcesz mi powiedzieć, jaki potwór tu grasuje. Tu nie ma żadnego potwora! Misja zakończyłaby się happy endem! Pocałuj mnie. Nareszcie! A potem Wiedźmak powiedziałby do Kairi. Dobra, przejdźmy do rzeczy. O czym ty mówisz? O seksie. Pościgamy się, kto wygra, ten będzie pieprzył drugą osobę. Szybko, Geralt! Ja ci pokażę, ja ci pokażę! Ta, myślisz, że mnie prześcigniesz? Ja cię wyścignę na desce! O kurwa, nie mogę na desce jechać! Dawaj, dawaj, dawaj! Yes! Kaira wydymała Geralta, nie dosłownie, chociaż... Ale mnie zwoli dupa, co na miwałek od ciasta wkładała... I udała się do wieży na kłomnicy, po notatki Aleksandra. Chce zabrać je do Radowida i stworzyć lek na Katrionę. Miło, gdyby nie to, że Radowid nie chce tego leku i zabije Kairę. O czym Wiedźmin doskonale wie, nawet jej o tym wspomina. Albo jesteś bardzo naiwna, albo znowu próbujesz mnie oszukać. O co ci chodzi? Radowid chce jednego, wygrać z Emhyrem. Lek na plagę Katriony nijak mu w tym nie pomoże, więc spalicie na stosie razem z tymi notatkami. Kaira musi się gdzieś zaszyć, inaczej łowcy czarowic są dopadną. Mamy trzy wybory. Może pojechać do Kaer Morhen. Geralt może powiedzieć jej agresywnie. Mam ci współczuć, bo pogryzły cię pluskwy, chyba żartujesz. Co doprowadzi do walki. Albo możemy mieć wyrąbane, niech Kaira leci do Radowida i Radek... Kiełbaskę upiecze. Gerwant na pewno nie podszedłby do niej agresywnie. Nie był chamem dla osób, które mu pomogły i które nigdy nie były jego wrogiem. Za dużą pomoc od Kaira dostał, aby teraz się tak zachować i doprowadzić do walki.
walki. Opcja z wysłaniem jej do Radowida również nie ma sensu. Geralt zdaje sobie sprawę, co zrobi jej Radowid. A ta czarodziejka nie jest mu obojętna. Tym bardziej teraz, gdy okazała mu pomocną dłoń. Drogą eliminacji zostaje opcja pojeść do Kermoren. Może nie jest ona najbardziej logiczna z punktu widzenia książkowego Geralta, ale w sumie teraz na świecie jest polowanie na czarodziejki. Wiedźmiak wie o tym, że Kejra ma wszędzie przejebane. Radowid i Emhyr jej nie dopaną właśnie w Kermoren. Nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie w ten sposób Geralt chciałby odwdzięczyć się jej za pomoc szukaniem Ciri. Tym bardziej, że o Kermoren w książkach wiedziały czarodziejki, Triss i Yen. Tak, Yen też wiedziała o wiedźmińskim siedliszczu. Czarodziejka wiedziała niespodziewanie wiele o mieczu i wiedźmińskim tańcu. Wiedziała mnóstwo o sekretach Kaer-Morhen. Niewątpliwie bywała w warowni. Znała Wesemira i Eskela. Lamberta i Coena nie znała. Yennefer bywała w Kaer-Morhen. Ze wszystkich tych trzech opcji ta najbardziej pasuje. Jest trzecia opcja. Pojedź do Kermoren. Sądzisz, że tam będę bezpieczna? Jeśli tylko nie wyprowadzisz Lamberta z równowagi, to tak. Ani Emhyr, ani Radowid cię tam nie dosięgną. A na koniec Geralt zabrałby notatki Kejrze, aby faktycznie udała się do Kermoren, a nie do Radka. Tak, znam się na kobietach. Dlatego nim się pożegnamy, oddaj mi te notatki. Dobrze, dobrze, weź je sobie i się wypchaj. 90% gorzałki. Znaczy wątku Barona, omawiałem w filmie z fabuły książkowych wyborów. Tutaj skupimy się tylko na samym zakończeniu, które nie jest wymagane do ukończenia gry. W filmie z fabuły rozkminiliśmy, że Geralt zabiłby ducha zaklętego w drzewo. Dzięki tego Baron żyje, nie powiesza się i prosi, abyśmy udali się z nim odbić Annę na krzywuchowe moczary. Co na to nasz Wiedźmin? Geralt wie, jak to jest stracić córkę. Wie, jak to jest stracić w cudzysłowie żonę. Do tego Baron zaopiekował się samą Ciri. Ciri, chodź, należy ci się potężny pierdol. Przez to Geralt miałby dług wdzięczności i zgodziłby się pomóc mu ten ostatni raz. Trochę gotówki zawsze się przyda. No, w rzeczy samej zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Do zobaczenia. W starym domu Dolores zalęgły się potwory. To zadanie dla Wiedźmina. Geralt przyjmuje questa. Tam spotyka Leto, który już się zajął potworami. Leto, ja cię, chłopie, kocham. Emhyr chce pozbyć się Leto, dlatego wiele ludzi na jego poluje. Właśnie w tym momencie przyszli następni. Co zrobiłby Biały Wilk? Trzeba się ich pozbyć, idziesz? Noż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. Nie jest możliwe, aby Germant zostawił swojego druha w potrzebie. W książkach był w stanie ratować nieznajomych ludzi, tym bardziej bliskich, ale to jest jego starym druhem, którego dawniej uratował. A później Leto zajął się Geralta Yennefer. Samego Jaskra Geralt poznał właśnie dzięki tego, że Bart miał problemy. Poznaliśmy się na festynie w Gulecie i namówiłeś mnie. To ty mnie namówiłeś. Musiałeś przecież wiać z Gulety, co koń wyskoczy. Bo dziewczę, które wychędożyłeś pod podium dla muzykantów, miało czterech rosłych braci. Szukali cię po całym mieście, grożąc, że cię wywałaszą i wytarzają w smole i trocinach. Dlatego się do mnie wtedy przyczepiłeś. A ty o mało sportek nie wyskoczyłeś z radości, żeś znalazł kompana. Geralt towarzyszy Leto, aż Wiedźmin ze szkoły Żmii prosi, aby Gerwazy nie interweniował i zatkał uszy. Jest świadkiem, jak jego druh padnął. Co by wtedy zrobił? I co? I skończ! Czyż jak on? Co ty na to? Co ja na to? Ja na to, że już po was. Ktoś serio wierzy, że nasz Wiedźmin teraz odpuściłby i powiedziałby: wiesz co, szczerze mówiąc, gówno mnie to obchodzi. Idę zbierać zioła, wilcze jagody, to jad. Co zielone, to zdrowe. Po wszystkim Leto Pudzianowski odzyskuje przytomność. Jednak musi zniknąć, ponieważ bandyci nie dadzą mu spokoju. Dlatego rzeźnik z Blaviken wysłałby go do Kermoren. Dlaczego? A dlaczego nie? W sezonie Bush, Brechen ze szkoły Kota opowiadał, że Kermoren nie jest dla niego. Ale już taki Coen ze szkoły Gryfa, czy inni Wiedźmini z innych szkół, mogli tam przebywać. Zakaz miały głównie koty. Zima przyjdzie, powiedział z wysiłkiem Brechen. A ja w odróżnieniu od niektórych nie mam gdzie zimować. Przytulne i ciepłe Kaer-Morhen nie dla mnie. Nie, odrzekł Geralt. Nie dla ciebie. Dobrze wiesz, co jest powodem. Kaer-Morhen tylko dla was, dobrych, prawych i sprawiedliwych. Tak? Hipokryci zasrani. Jesteście takimi samymi mordercami jak my. Niczym się od nas nie różnicie. Możesz przeczekać w Kermoren. Z twoimi kolegami ze szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieją. Kermoren mówisz? Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Ingrid Wegelbud chce przekazać mnóstwo hajsu na ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Triss nie wie, czy przyjąć ofertę, bo może to być podpucha od łowców czarownic. Geralt oczywiście poszedłby sprawdzić, czy to nie jest pułapka. Jak już nieraz sobie rozmawialiśmy, Triss dla Geralta jest bardzo ważną osobą. Kiedy mógł, dbał o nią i cholernie się martwił. Na przykład, gdy miała sraczkę w krwi elfów. Po wszystkim, nasza ekipa będzie wybierała się do posiadłości Wegelbudów. Wpierw czarodziejka prosi Wiedźmina, aby ubrał dublet w pionowe pasy i poszedł na dziwki. Czy faktycznie nasz Wiedźmak ubrałby dublet?
zrobił tak dla Yen na Tanet, ale tam też było mówione, że... Po rozmowie na grobli w Hirundum Geralt zgodziłby się na każdą, absolutnie każdą propozycję ze strony Yennefer. Nie odmówiłby, nawet jeśli zaproponowałaby mu wspólną wizytę w piekle celem wypicia filiżanki wrzącej smoły w towarzystwie ognistych demonów. Triss to nie Yennefer. Ruda jest dla niego ważna, ale nie w ten sposób co Jenka. Dlatego dla mnie nie założyłby tutaj dubletu. Podczas imprezki Triss uchlała się jak... Świnia, tanim winem. Geralt może ją tutaj pocałować. Zrobiłby to? Wiedźminowi nie przeszkadzało to, że zdradzał co chwilę Yennefer na boku. Jednak przy każdej... Geralt, słucham cię, Yen. Gdy nie byliśmy razem, byłeś z innymi kobietami? Nie. Ani razu? Ani razu. Głos ci nawet nie drgnął. Nie wiem więc, dlaczego ci nie wierzę. Myślałem zawsze tylko o tobie, Yen. Teraz wierzę. Tutaj byłoby tak samo. Bal się skończył, Geralt idzie odwiedzić Triss. Tam widzi jej rozmowę z rodzicami. Ja się nie ruchałam, mamo. Ja widziałam, że jebałaś się z Wiedźminem. Ja to potwierdzam, córuś, mówiłem ci, żadnych chłopaków w domu. Ale mamo, mam 25 lat. Zamknij mordę, kurwa, jesteś w moim domu. Ty szmato pierdolona i masz mnie się słuchać. Nie będziesz się tu ruchała, żadnych zwierząt i Wiedźminów. Rozumiesz, kurwa? Bo ci tak pierdolne, że ci te majtki wlecą do góry. Ale mamo, ja tylko Geralta ruchałam. Zamknij mordę i wypierdalaj. Właściciele chcą zabrać od niej nasz. Można nie reagować lub zareagować. Szczerze nie pasuje mi, aby Gerwazy przyglądał się, co tu się dzieje i w ogóle nie reagował. To nie jest w jego stylu. On mógł sobie mówić, że nie miesza się, że jest neutralny, ale i tak zawsze wpakowywał się w gówno po uszy. Łapę precz, bo poucinam. Geralt, nie musisz. Ale chcę. Bierz swoje rzeczy i idziemy. Triss ma dylemat. Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty, czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć. Jednak to Biały Wilk ma podjąć decyzję. Co by jej powiedział? Główny bohater to dobry chłop. Starał się ratować innych, starał się dbać o swoich bliskich. Teraz stara się zadbać o Triss. Wiedziałby, że to ryzykowne ratować jakichś randomów. Ale po tym, co powiedziała Ruda... A ty potrafiłbyś zostawić Vesemira, Eskela, Lamberta? Zrobiłbyś to, żeby ratować własną skórę? Nie wierzę, że Geralt pozwoliłby zginąć tym czarodziejom. Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu na straty to okrucieństwo. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. Triss odpływa. I tutaj nasz wiedźmin pożegnałby ją. Miał z nią romans, była dla niego ważna, ale to nie była miłość jego życia. Ja też cię będę wspominał. Zawsze z uśmiechem. Pani Marigold! Idę! Wes wyruszyła na samobójczą misję. Verdon prosi Geralta, aby pomógł mu ją powstrzymać. Wiedźmin oczywiście się zgodzi. To ile razy dowódca niebieskich pasów pomógł Geraltowi w Wiedźminie 2 jest nie do opisania. Plus dzięki Roszowi Geralt odnalazł Juniora. No i wiadomo, że Verdon to też producent kurwiego syna Vernona Rosza. Po uratowaniu Wes został jeden Nilfgaardczyk. Chłop ledwo dycha. Wes chce go dobić, a Verdon jest temu przeciwny. Rzeźnik z Blaviken byłby zadobiciem go czy puszczeniem wolno? Odpowiedź brzmi: zrób z niego niebieskie pasy. To mnie przekonuje. Poparłby Rosza, aby oszczędzić czarnego. Ten żołnierz nie jest wrogiem Wiedźmina. Geralt nigdy nikogo nie selekcjonował ze względu na rasy lub kraj pochodzenia. Przyszedł tutaj tylko ocalić Wes i właśnie tego dokonał. A wymówka zabicia go w stylu zabij go Rosz, bo będę miał problemy, w ogóle nie ma sensu. Emhyr nic by nie zrobił Gerwazemu. W końcu wiedźmak szuka dla niego Ciri. Rosz dobrze mówi. Zabijać bezbronnego. Co się z tobą dzieje? Rosz! Wiedźmin ci jaja uciął? To są sadyści, okupanci! Później ci wytłumaczę. Ty, czarny, zjeżdżaj stąd. Muran, tak. Zdermatawa. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Idealna robota dla wilka. Podczas zlecenia główny bohater spotyka Lamberta. Siema, Eniu. Okazuje się, że Lambert poszukuje Taulera, gościa, który dawniej zamordował jego przyjaciela. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszne. Geralt pomaga staremu przyjacielowi odnaleźć mordercę. Docierają w końcu do Taulera. Tauler okazuje się byłym wiedźminem ze szkoły Kota. Porzucił wiedźmiński fach, założył rodzinę i został kupcem. Opowiada, że żałuje wszystkiego, co zrobił, a jeżeli chodzi o przyjaciela Lamberta, został on zabity przez przypadek. Czy Geralt pozwoliłby zabić Lambertowi Taulera? Geralt wie, że Tauler się zmienił. Wie też, że... Wiedźmini nie walczą z wiedźminami. Nie krzyżują z nimi mieczy. Dlatego opanowałby Lamberta. Zostawmy go, chodź. Odjebało ci? Lambert, to jest jedna z tych sytuacji, kiedy trzeba opanować wkurwienie i zaufać przytomnemu przyjacielowi. Chodź. Kurwa, Geralt. Nie wiem, czy ci to wybaczę. Chodź, powiedziałem. Zawsze będziesz mógł tu wrócić. Zoltan wpadł w długi i żeby spłacić je, zajął się profesjonalnie gwintem. Geralt potrzeba minargie karty. Jaskra to dla kolekcjonera. Krasnolud potrzebuje ostatnie 3 karty, aby mieć komplet do sprzedania. Geralt pomaga przyjacielowi zdobyć ostatnie karty. Wpierw rusza po kartę Jana Natalisa, którą posiada Ravik. Niestety Ravik jest w niebezpieczeństwie. Albo Geralt zagra o kartę i jego życie, albo może powiedzieć, że ma go gdzieś. Biały Wilk w Chrzcie Ognia był w stanie ratować dziewczynę, którą chcieli spalić na stosie. A tutaj nagle miałby mieć gdzieś życie Ravika? Zgoda.
No proszę, a wyglądałeś mi na sztywniaka. Brakuje mi tutaj opcji, Geralt wyciąga miecz i... Nasi bohaterowie wybierają się po drugą kartę do Cezara Bilzena. Tam dowiadujemy się najważniejszej rzeczy na świecie. No i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w mydlinach? Po zdobyciu karty wbijają ludzie Tasaka, którzy chcą pozbyć się Cezara. Zoltan i Geralt wyszliby jak gdyby nigdy nic, czy pomogliby Bilzenowi? Tak samo jak wcześniej. Karty zostały zdobyte, jednak Duke ucieka z pieniędzmi Zoltana. Na pomoc leci pan Geralt! Superbohater? Zrywi, kurwa! Zanim Geralt zdążył dopaść Duke'a, dopadły chłopa utopce. Jednak jest wciąż żywy. Mamy wybór, dobić Duke'a lub puścić go wolno. Wilk Zrywi zabijał w ostateczności. Gdy nie był do tego zmuszony, starał się nie sięgać po miecz. W tej sytuacji ludzie Duke'a chcieli zabić Zoltana i Geralta. Do tego sam Duke mógłby mścić się na krasnoludzie. Dlatego jestem zdania, że tym razem Wiedźmin postanowiłby zabić Duke'a. Duke miał wybór, mógł dać hajs za karty, a zamiast tego postanowił poszuć bohaterów swoimi bandytami. Przypomina mi się, gdy Geralta ścigał profesor, a Biały Wilk dał profesorowi i jego ludziom wybór. Macie wybór! Rozległ się z podwórza lekko chrapliwy, ale donośny głos, który Applegat rozpoznał natychmiast. Jeden z was wyjdzie i powie mi, kto was znają. Wtedy odjedziecie stąd bez kłopotu. Albo wyjdziecie wszyscy trzej. Czekam! Wychodzimy! Ciężko runął na środek izby, wzbijając kurz nagromadzony w szparach podłogi. Upadł na twarz, bezwładnie, przygniatając ręce i kurcząc nogi w kolanach. Kryształowe okulary ze stukiem upadły na deski, stłukły się w niebieską kaszę. Niedobrzy ludzie, powiedział chrapliwie białowłosy. Niedobrzy ludzie umarli. Nie, wolę się upewnić, że to nasze ostatnie spotkanie. Jaskier! Zawsze chciałem otworzyć bordel! A Geralt mu w tym pomaga. Wpierw trzeba zdobyć hajs, a tutaj pomoże... Karbazynowy mściciel! Jaskier ma zostać bohaterem przed Białą Głową, a Gerwazy ma grać rolę bandyty. Dzięki tego napadnięta kobieta da potrzebne pieniądze Jaskierowi. Tutaj Bart daje Wiedźminowi scenariusz, co ma mówić podczas fałszywego napadu. Jednak Biały Wilk mówiłby własne teksty. Nie byłby to dla niego problem, patrząc na ich relacje, gdzie co prawda są przyjaciółmi, ale co chwilę Jaskier robi coś głupiego, a Geralt nie boi się mu tego wygarnąć. Na przykład gdy wygadał się w chrzcie ognia Zoltanowi, zamierza zrobić Geralt. Papla, powiedział cicho Geralt. Gaduła, kłapi gęba. Jęzor, by ci w leszczot należało wziąć, bałwanie ty. Wędzidło w zęby wsadzić. Trubadur milczał, ale minę miał hardą. Gdy rozeszło się, że zacząłem z tobą przestawać, ciągnął Wiedźmin. Niektórzy rozsądni ludzie dziwili się tej znajomości. Zdumiewało ich, że pozwalam ci podróżować ze mną. Doradzali mi, bym cię gdzieś na pustkowiu ograbił, udusił, wrzucił do wykrótu. Krotu i przysypał ściółką. Zaiste, żałuję, że nie posłuchałem. To nie jest twój szczęśliwy dzień. Oddawaj sakiewkę. Chyba karmazynowy pierdoła. Na koniec oczywiście Białe Włosy uciekłby, aby nie skrzywdzić przyjaciela. Haha! Tchórzysz, co? Dobrze! A teraz znikaj stąd i żebym cię więcej nie widział! Krasnoludy chcą wiedzieć, w jakim stylu mają zrobić wnętrze burdelu, ale niestety nadal nie wrócił. Dziwkarz i graj. Priscilla prosi, aby Geralt powiedział, co mają zrobić krasnoludy. Jednak Wiedźmin wie doskonale, że Jaskier robi ten remont dla niej, dlatego decyzję pozostawia jej. Może i znamy się dłużej, ale dla mnie nigdy nawet skarpet nie zmienił, nie mówiąc już o urządzaniu remontu. Ewidentnie robi to dla ciebie, więc ty powinnaś zdecydować. Zostały jeszcze do odebrania plakaty od Latreka, reklamujące owy burdel. Kupiec niestety ma spore problemy finansowe. Dopóki ich nie spłaci, nie może wrócić do własnego domu, gdzie są plakaty. Są trzy opcje do wyboru. Geralt może spłacić jego długi, w książce nie miałby z czego. Może olać sprawę, jakoś nie chce mi się wierzyć, że olałby tak po prostu przyjaciela. Lub ścigać się. Jeżeli wygra wyścig konny, długi Latreka przestaną istnieć. A on w zamian da obiecane plakaty. Geralt nie brał udziału w wyścigach konnych w książkach, bo ich nie było. Na co dzień jak miał chwilę w książkach, grywał w kości i gwinta, więc dlaczego miałby się nie ścigać? Zróbmy tak. Zgłoszę się do wyścigu, ty na mnie postawisz, odegrasz się, spłacisz długi i dasz mi plakaty. Taki dobry z ciebie jeździec? Nie najgorszy. Idź powiedzieć hrabiemu, że przyjmujesz jego propozycję. Gdy mamy wszystko załatwione, by otworzyć burdel, wreszcie ukoronowuję moją dziwkarskiego życiem. Priscilla zostaje napadnięta. Drwi ze mnie. Biały Wilk szukałby skurwysyna, który jej to zrobił. I trafiłby na wielebnego Nataniela, którego zobaczyłby w chwili, jak torturuje dziwkę. Wcześniej zabójca drwił z Wiedźmina. Widział Geralt, ile zabijał ludzi, ile ludzi krzywdził. A tym bardziej pamięta, co zrobił ukochanej Jaskra. W tym momencie Wiedźmin byłby tak przepełniony agresją, że rzuciłby się na Nataniela i zabiłby go bez zbędnych pytań. Gerwant
jeżeli miał w sobie nutkę wściekłości, potrafił zabić każdego bez namysłu. Był w stanie zabić Kahira w czasie pogardy i jestem zdania, że tutaj zabiłby wielebnego. Nikt cię nie usłyszy, kurwo, nikt. Za to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Przeszkadzasz mi znowu, a ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Anegę. Sprawić, żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się tobą. Spróbuj, sukinsynu. Krach prosi Gerwanta, aby pomógł jego dzieciom Hjalmarowi i Cerys. Hjalmar usłyszał, jak Lambert mówi: zimno tu jak u lodowego giganta w dupie. I teraz chce pozbyć się skurwysyna, aby w końcu nie wychodziło zimno z jego dupy. Chłopaki odnajdują giganta. Przed walką widzą drucha Hjalmara, Wigiego pomyleńca. Młody Ankret proponuje zostawić gościa w klatce, ponieważ jest szaleńcem. Jednak Gerwazy miał ogromne doświadczenie z niebezpiecznymi potworami, takimi jak Jin z Ostatniego Życzenia, czy Aguara sezonu burz. Przez co zdawałby sobie sprawę, że walka z gigantem jest zbyt niebezpieczna. I dodatkowy miecz cholernie się przyda. Wypuśćmy go. W walce z gigantem dodatkowy miecz na pewno się przyda. Nawet jeśli będzie nim wymachiwał wariat! Słyszałem to, Ankreid! Wypuśćcie mnie natychmiast! Poczekaj tu, a ja znajdę klucz. Cerys chce pomóc Udarlykowi. Nad gościem żeruje Kim. Są dwa sposoby na pokonanie go. Powiedź Mińsku lub oszukać go. Cerys prosi, aby spróbowali podstępu, w którym trzeba oszukać Kima, ale oszukujący nie może wiedzieć, że go oszukuje. Po chwili nagle wpada Cerys i mówi: do pieca! Dalej, kurwa! Wrzuć je do pieca! Ostro! Czy Geralt byłby w stanie wrzucić dziecko do pieca? Wcześniej Cerys prosiła Wiedźmina, aby spróbowali podstępu. Geralt wie, że musi zaufać Cerys. Wie, że nie może wiedzieć, iż oszukuje Kima. Wie, że tak z dupy dziecka by mu nie kazała do pieca wrzucić. Do tego wie też, że jeżeli zajmie się Himem po Wiedźmińsku, Udarlyk może tego nie przetrwać, o czym sam wcześniej wspomniał. Geralt mówi niby, że nie zna nikogo, komu udałoby się oszukać Hima. Tak jak wcześniej nie znał nikogo, komu udałoby się odczarować strzygę, a jebaniutki sam tego dokonał w opowiadaniu Wiedźmin. Nieraz udowadniał, że jest w stanie zrobić coś niesamowitego. I w tym momencie zaufałby Cerys. Nie ma powodu, by jej nie ufać. W zamku w Kertrolde mamy imprezkę. Krach. Wbijamy się fafa, fała, fafa. Niestety niedźwiedzie wbijają niezaproszone na imprezę i mordują ludzi. Pokaż mi swoje towary. Hjalmar i Cerys muszą rozwiązać sprawę, co tu się stanęło. Hjalmar zamierza od razu wymierzyć sprawiedliwość, bez namysłu. Geniusz wie, kto to zrobił, a nawet kurwa nie zbadał śladów. Jestem zajebisty. Cerys podchodzi bardziej rozsądnie do sprawy. Chce zbadać ślady i odnaleźć prawdziwego winowajcę. Komu z nich pomógłby Geralt? Bez dwóch zdań pomógłby Cerys. Biały Wilk jako Wiedźmin zna się na tropieniu i wiedziałby, że wpierw należy zbadać ślady, a nie rzucać się na przypadkowego gościa ze swoim toporem, bo chcesz mu pokazać, jaki jesteś zajebisty. Dalej, kurwa! Ostro! Masz rację, Cerys. Pomogę ci. Dzięki. Do zobaczenia. Wrócę z głowami zdrajców. Jen dowiedziała się o Ginie na Skellige. Chce zdobyć jego moc, ponieważ może ona się przydać wkrótce naszym bohaterom. Oczywiście Geralt jej pomaga. Zdobędzie moc i będę mógł z nią 3 razy. Robi wrażenie. Na koniec questa okazuje się, że nie chciała jego mocy, a w rzeczywistości chciała przerwać zaklęcie, które przywiązało ją i Geralta w Ostatnim Życzeniu. Jen chciała się dowiedzieć, czy po przerwaniu zaklęcia Gina nadal będą się kochać. Jin spełnił życzenie Jen, a wtedy... Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Jen, wiesz co? Pierdol się. A wtedy... Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Przerwał jej pocałunkiem, uściskiem, dotknięciem, pieszczotą, pieszczotami. A potem już wszystkim, całym sobą, każdą myślą, jedyną myślą, wszystkim, wszystkim, wszystkim. A cały świat przestał nagle istnieć, przestał istnieć na maleńką, krótką chwilę. A im wydawało się, że była to cała wieczność. Gerwanta w opowiadaniu Ostatnie Życzenie Jen urzekła, zanim wypowiedział życzenie. Nie dziwił się Chelidanowi, że zakochał się w niej, bo sam to czuł. Nie myślałem, powtarzam, o tobie. Myślałem o niej. Chelidan. Tak. Ty ją... Nie lubię wielkich słów. Przerwał elf, uśmiechając się smutno. Jestem nią, nazwijmy to, mocno zafascynowany. Dziwisz się zapewne, jak można być zafascynowany kimś takim jak ona. Geralt przymknął oczy, by przywołać w pamięci obraz. Obraz, który go w niewytłumaczalny sposób, nazwijmy to, unikając wielkich słów, fascynował. Nie, Sheridan. Powiedział. Nie dziwię się. I nie wypowiedziałby Wiedźmin tego życzenia, gdyby nie chciał tylko jej, swojej Jen, którą bardzo kocha. Kocham cię, Jen. A ja ciebie.
Dijkstra zaprasza Geralta na zabójstwo Radovida. Zapraszam. Wiedźmin od razu mówi, że nie miesza się w politykę i nie zabija królów, co jest absolutną prawdą. W krwi elfów Kermoren mówił wprost, co sądzi o polityce i wojnie. Wiem, że umrę w jakiejś śmierdzącej padliną jamie, rozszarpany przez gryfa, lamię lub mantikorę. Ale na wojnie nie chcę umierać. Bo to nie jest moja wojna. Dijkstra jednak zachęca go tym, że Triss i Yennefer mogą być przez Radovida w niebezpieczeństwie. I jeżeli będzie chciał dowiedzieć się więcej, zaprasza na dziwki. Dosłownie, zamach jest planowany w burdelu! Potem Gerwazy miałby zagwozdkę. Nie chciałby mieszać się w to, ale jednocześnie bałby się o swoje czarodziejki. W tej chwili miałby monolog w swojej głowie i zastanawiałby się, co ma zrobić. Co często działo się w książkach. Nie chciałby zabijać króla, ale jednocześnie ciekawość mogłaby go zaprowadzić do Dijkstry, aby dowiedzieć się konkretnie, co oni planują, a wszystko przez to, że myślałby w kółko, a co jeżeli Radovid dopadłby Triss i Yen? Na miejscu dowiedziałby się, że Dijkstra i Roche proszą go tylko o wytropienie ich człowieka. Myślę, że Wiedźmin zgodziłby się na to. Zna się na rzeczy jak mało kto, a jednocześnie nie bierze udział w samym zamachu. On ma tylko odnaleźć człowieka. Tym gościem jest oczywiście nasz Talar! No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Talar jest przetrzymywany przez trolle. Biały Wilk nie zabiłby troli, tylko oszukałby je, ponieważ książkowy Geralt nie zabijał istot rozumnych i nieszkodliwych. Spokojnie, Talar wróci, tylko musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Nadszedł ten czas, gdy Geralt musi podjąć ostateczną decyzję. Pójdzie z chłopakami zabić Radovida, czy nie będzie się wtrącał? Co ciekawe, Geralt już w przeszłości dostał propozycję zamachu na króla, a konkretnie na Belohuna, króla Kerak. Zrobisz, co ci każemy? Kłamał dalej, kapitan. Dopuścimy wolno ciebie i Wierszokletę. Będziesz oporny. Zabijemy was obu. Popełniasz błąd, Rob. Pan Sansa... Rob nie przejął się ostrzeżeniem. Zostanie tu z Grajkiem. My, to znaczy ty i ja, udamy się do królewskich komnat. Będzie tam straż. Mam, jak widzisz, twój miecz. Wręczę ci go, a ty zajmiesz się strażą i odsieczą, którą straż zdąży wezwać, mi wszystkich zabijesz. Słysząc, raban pokojowiec wyprowadzi króla sekretnym wyjściem, a tam czekać będą panowie Richter i Twerdoruk, którzy zmienią nieco tutejszą sukcesję tronu i historię tutejszej monarchii. Popełniasz błąd, Rob. Belohun wcześniej zmieszał Geralta z błotem, a mimo to później Wiedźmin próbował uratować króla. A ty, Wiedźminie, nauczyłeś się dziś czegoś, prawda? Dowiedziałeś się czegoś o sobie? Tego mianowicie, że z ciebie naiwny frajer. Jeśliś to zrozumiał, to będzie jakiś pożytek z tej twojej dziś tu wizyty, która to wizyta właśnie się skończyła. Hola tam, dwóch do mnie! Odprowadzić tego tu Wiedźmina do bramy i wyrzucić za ową! Przypilnować, by wcześniej nie świsnął czegoś ze srebrnej zastawy! Belohun to może nie Radovid, ale to pokazuje, że rzeźnik z Blaviken miał ciekawe podejście do królów i zamachu. Dlaczego Geralt miałby podjąć się zamachu na Radosvida V? Jedynym powodem jest to, że mogłoby coś się stać Triss i Yen. Tylko że Wiedźmin jest postacią, która reaguje dopiero, gdy coś się stanie. On nigdy nie podejmował decyzji przez gdybanie. Co jeżeli Radovid dopanie Yen, a co jeżeli Radovid wydupie oczy Triss? Geralt zażył chwilą, tym co się działo wokół niego, a gdy był ktoś zagrożony, na przykład Ciri w sadze, dopiero reagował. W krwi elfów, gdy podróżował z Yarpenem, krasnoludami, Triss i Ciri, powiedział, że gdy napadną ich elfy, zachowa neutralność. Yarpen miał mu to strasznie za złe, ale gdy doszło do ataku elfiaków, Geralt ruszył wszystkim na ratunek i zabił elfy, mimo że miał być neutralny. Jestem zdania, że tutaj byłoby tak samo. Geralt powiedziałby, że nie miesza się w to i w grze faktycznie nie zrobiłby tego i tak zakończyłby się cały wątek. Ale jeżeli byłaby to książka, również powiedziałby, że nie miesza się w zamach na Radovida, a później okazałoby się, że Radovid na przykład porwał Yen i Triss. I wtedy Wiedźmiak byłby zmuszony ratować je, przy okazji mordując króla, mimo że wcześniej mówił, iż zachowa neutralność. I tyle, jeżeli chodzi o to, co zrobiłby książkowy Geralt w najważniejszych wątkach pobocznych trzeciego Wiedźmina według mnie. Napisz, z czym się nie zgadzasz w komentarzu. Dziękuję ci pięknie za dotarcie do końca w tym materiale, życzę ci miłego dnia i cóż, do następnego.